filmowy miszmasz. Przygotujcie się na filmowy miszmasz. Miszmasz, Mer wraca do formy, po raz enty, wszyscy się cieszą, Mer się cieszy. W sumie nie mam skryptu na ten film, co jest bardzo złym pomysłem, gdyż będzie w nim wielowątkowość i będzie dosyć trudno się w nim połapać, chociaż powiedzmy szybko to, co chcę powiedzieć i przejdźmy do części, jaki jest plan działania. Po pierwsze, zwróciliście ostatnią uwagę na zdjęciach, że Mary, jak cudownie wyglądasz, kwitnąco, promiennie, wspaniale. Tak, zawsze słyszę tego typu komplementy. Mary, fajnie wyglądasz na zdjęciach w momencie, jak przytyję. Bo po prostu moja twarz, która zawsze jest smukła, pociągła, chudziutka i drobniutka, nabiera kształtu. I to jest moja wielka bolączka. Bo gdy przytyję i lepiej wyglądam, fizycznie gorzej się czuję. Jak sobie z tym poradzić? Nie mam żadnego pojęcia. W tym roku będę próbowała podjąć próbę z jednej strony ćwiczenia, a z drugiej strony próbę niechudnięcia do końca, tak jakbym chciała. I dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że były momenty już, gdzie naprawdę miałam super świetną formę, ale wyglądałam anemicznie, wyglądałam po prostu źle. Wyglądałam na wychudzoną osobę, na zagłodzoną wręcz osobę, gdzie absolutnie nie głodziłam się, ani nie miałam jakichś restrykcyjnych diet, po prostu za dużo spalałam ćwicząc. I tutaj będę próbowała wyhamować z ćwiczeniami, ale już widzę, ten film ogólnie rzecz biorąc miał być właśnie o bieganiu, ale już widzę, że po 3 tygodniach regularnego biegania moja twarz zaczyna znowu być szczuplejsza, czego tak nie lubię. I ja nie rozumiem, dlaczego za każdym razem, jeżeli ja chudnę, to chudnę właśnie najpierw z twarzy, później z rąk, później z nóg, później znikąd. I dopiero naprawdę po kilku dobrych miesiącach zaczyna mi chudnąć mój brzuch. Gdzie bym chciała, żeby w pierwszej kolejności właśnie ten brzuch spadał, a nie w ostatniej, gdzie no po prostu tak jak mówię, wyglądam już na zagłodzoną, zabidzoną, a ten brzuch ma się dobrze i ma się dobrze. Żeby zrozumieć moją bolączkę, pokażę Wam zdjęcia. Zdjęcia, które nie znoszę, nie lubię ich oglądać. Nie lubię, jak na nich wyglądam, bo wyglądam na nich źle. Wyglądam, jakbym była osobą chorą. I to jest właśnie przeważnie najczęstszy komplement, cudzysłów duży. W momencie, kiedy ćwiczę, jem racjonalnie, z jakimiś większymi, mniejszymi wpadkami, przeważnie słyszę, źle wyglądasz, coś jest nie tak, czy jesteś chora, bo faktycznie wyglądam po prostu źle. Moja twarz wygląda źle, po prostu jestem na niej bardzo szczupła i bardzo wychudzona. I gdybyście weszli na mojego bloga i weszli w jeden post, na samej górze z lewej strony jest moja historia, to byście mogli zrozumieć całą moją historię. Ja zawsze od dziecka byłam chudziutka, drobniutka, szczuplutka i słyszenie o tym nie było zbyt przyjemne dla mnie, dlatego że ja nie chciałam być aż tak wychudzona, po prostu moja budowa ciała jest właśnie taka, chudziutka, drobniutka i szczuplutka. Także po prostu w momencie, jeżeli faktycznie mam te kilka kilogramów ekstra więcej, fizycznie lepiej wyglądam dla siebie i dla otoczenia również, bo każdy mówi, o jak promiennie wyglądam, jak cudownie, jak wspaniale. Natomiast z drugiej strony jest jedna część ciała, która nie za bardzo się z tego powodu cieszy i oczywiście zaczyna wychodzić na prowadzenie, co mnie osobiście denerwuje. I jak też siadam, no to bo powiedzmy sobie szczerze, podciągam spodnie dość w wymowny sposób, żeby tą fałdę ukryć. I to jest taka bolączka. Z jednej strony chcę schudnąć i w momencie, gdy chudnę, mój brzuch chudnie ostatnio, jak już wspomniałam. A z drugiej strony, jeżeli po prostu sobie pofolguję, a sobie pofolgowałam ze wszystkimi możliwymi łącznymi rzeczami w ostatnich miesiącach, gdyż
kuchnią nie miałam się zbyt za pan brat, zbyt dobrze. No to efekt jest taki, jaki jest, że mam ekstra kilogramy i szukam teraz do tego sposobu na to, żeby schudnąć z brzucha, jednocześnie zostając przy rozmiarze, który mam teraz. To będzie bardzo ciekawe. Jak już Wam pokazałam zdjęcia, gdzie wyglądałam źle, zwróćcie uwagę na to, możecie się cofnąć jeszcze raz, że miałam na nich pewne spodnie. I dzisiaj też mam te same spodnie, które zdecydowanie przylegają do mojej nogi i prezentują się bardzo okej. Nogi super, ręce super, tylko oczywiście znowu ten brzuch. Dlatego moje założenie jest następujące. Wrócić do biegania, ale nie biegania długiego, natomiast biegania intensywnego, szybkiego, ala sprintowego. Natomiast nie stanie się to z dnia na dzień, jeżeli przez tak długi okres nie ćwiczyłam aż tak intensywnie, bo owszem, coś tam ćwiczyłam, to powiedzmy, że to było mam czas, zrobię kilka przysiadów, mam czas, zrobię plankę, mam czas, zrobię 45 składów i tak dalej, i tak dalej. Pomacham trochę ciężarkami i wiecie doskonale, jak to jest, jak ktoś chce być malarzem, no to narysowanie dwóch kresek dziennie nie uczyni z niego malarza, tak samo nauczenie się dwóch słówek dziennie z danego języka nie sprawi, że będziemy poliglotami i będziemy potrafili prowadzić swobodną rozmowę w innym języku. Dlatego też decyduję się na bieganie szybkie, a że tak jak mówię wcześniej, tylko sobie trochę tam podćwiczyłam, pomachałam, więc muszę wprowadzić swój organizm ponownie w rytm ćwiczeń, ale powoli, a nie takie rzucenie na głęboką wodę, bo to u mnie nigdy nie działa i przeważnie bardzo szybko rezygnuję później z regularnych ćwiczeń. Dlatego też, to za chwilę pokażę Wam, na jaki plan treningowy z bieganiem się, na jaki plan treningowy się zdecydowałam. Natomiast po tym planie treningowym ewidentnie idę w prędkość, szybkość, dlatego że możecie sobie nawet porównywać sylwetki sprinterów i długodystansowców, maratończyków, jak oni wyglądają. Pierwsi są zbici, mają pięknie wyrzeźbione ciała, drudzy są szczuplutcy. No i jak na samym początku coś powiedziałam, to chyba rozumiecie, dlaczego wybiorę sprint, a nie wolny bieg. Także do zobaczenia w kolejnych filmach, a teraz zobaczcie moje przygody z rozpoczęciem historii biegania. Ponownie. Tak. Runners Extra, trener dla początkujących. Mili Państwo, dzisiaj rano, przed chwilą, jeszcze widać, jak jestem zaspana, byłam w łazience i w lustrze, zobaczyłam swój brzuch. Oczywiście w moim wykonaniu jest to temat rzeka. Widok brzucha uczciłam jedną minutą ciszy. I szybko z łazienki przyszłam do swojego regału, żeby odnaleźć ten dodatek jeszcze z 2013 roku. I ja muszę zacząć znowu biegać, po prostu muszę. Widok nie był zbyt piękny, jak się można domyśleć. Dobra, jakie mamy plany treningowe i na który ja się zdecyduję? Wiecie, chciałam już tutaj mieć cel 5 km 30 minut, ale po tak długiej przerwie i tak długim niebieganiu obawiam się, że szybko by mi się ten plan... dałby mi inaczej, dałby mi bardzo szybko w kość. Ja bym się czuła wkurzona, że nie jestem w stanie dotrzymać tempa, który jest rozpisany w tym treningu, planie treningowym. Więc może zacznijmy dla początkujących, tak? Długa przerwa była od biegania. Jedyne co, to może sobie wezmę tą poprzeczkę troszeczkę wyżej, że nie będę, nie zacznę wyłącznie od marszu, a wezmę sobie ambitny amator i tutaj proszę, proszę. Pierwszy tydzień 5 razy powtarzamy 3 minuty biegu przemiennie z 1 minutą marszu.
Czyli będziemy mieli łącznie 4, 20 minut. Psi. Banał. Dobra, to ja wskakuję w swoje buciki i widzimy się już na zewnątrz. By the way, co mam powiedzieć, że się właśnie zgubiłam. Znalazłam się, ale stwierdzam, że jestem bardzo daleko poza swoją kiedyś świetlaną kondycją. To jest dramat. Jestem zdziajana, zasapana jeszcze w tej kurtce. Po co ja tą kurtkę ubrałam? To ja nie wiem. Pomyśleć, że jak kiedyś biegałam 10 km. 10 km. Oh my god, co się ze mną stało? Udało mi się wrócić. Udało. No, jakby mi się nie udało. Udało mi się wrócić. Jakbym, nie wiem, z jakąś katastrofą ucieka. Udało. Znowu udało. Wróciłam po swoim biegu, po swojej pierwszej próbie biegu po ponad półtora rocznej przerwie. No, bądźmy szczerzy, okej? Okay? Miałam tam kilka zrywów, że tak, tak, wracam do biegania, znowu będziemy fit, yeah, ale wiecie, kończyło się tylko i wyłącznie na zrywach, dlatego dziś wyciągnęłam tą kamerę, zaczynam nagrywać, bo naprawdę motywuje mnie to, jak ja albo nagrywam wam właśnie krótkie filmy z moich poczynań ku lepszej figurze, albo robię wpisy na blogu. I stwierdziłam, że jeżeli wyciągnę tą kamerę, to na pewno nawet i w połowie biegu nie przestanę biegać, tylko dobiegnę do końca. I zdam wam relację, jak mi się biegło. Biegło mi się, let's be honest, koszmarnie, ale to tak koszmarnie, koszmarnie, że pierwsza ta próba 2 minut biegu z marszem, wszystko było ok. Natomiast już przy 5. próbie naprawdę chciałam już być w mieszkaniu. Tym bardziej, że miałam na sobie za gorącą, zdecydowanie za gorącą kurtkę. I miałam 2 w 1, bieg i saunę. Połączenie idealne, także może, nie wiem, 100 gram ekstra tłuszczu spaliłam. Kto wie, może, może. Dobra, to na dzisiaj tyle. Ja się jeszcze chwilkę porozciągam, jakieś 2 minutki. No to nie był zdecydowanie intensywny wyczyn, ale intensywny wyczyn po długiej przerwie. Jutro może powyginam się przy jodze i za 2 dni kolejna próba marszu biegów. Do zobaczenia, pa pa! Jest tak wcześnie, nie chce mi się. Koniec jęczenia, idziemy biegać. Dobrze. W 9. razie, jak będziecie biegać, biegnie się zdecydowanie łatwiej. Można wytrzymać tempo do końca całej jednej piosenki. Chwilę mam przerwę i robimy rundę 3. Ostatni bieg na dzisiaj. Pa! Zobaczymy w następnym filmie. Na razie, pa pa!